tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina przed nami. Co przed nami? Kina w logo z dupy w kina w kinie? Jakoś tak znowu, to jest grupa w ogóle. Wow, stleż pod kocem. Słuchajcie, od czego by tu zacząć? Nie, ale jestem nieogarnięta. Miałam totalny plan na ten vlog i wyszło jak zwykle. Tak, klapa, pięknie jesteś na drugim planie. Pięknie. Zacznę może od tego, że... zacznę od drzwi. Słuchajcie, wymienili mi drzwi na klatce. Tylko nie te takie pierwsze wejściowe, tylko te takie drugie. Tak, także wymienili mi te takie drugie drzwi. Ile? Z 2 tygodnie temu? Kuli. Mówię, dobrze. Ale kuli. Wykuli, wstawili. Pierwsze co wstawili bez szyby. Ale tam 2 dni bez szyby było, nie? Tak w ogóle wychodzę, mówię, o, drzwi. Mówię, jaka szyba? Normalnie taka czysta od razu, nie? Powinna być raczej taka dość ukurzona. Przełożę te ręce przez morze. Można było. I też tak w sumie moi sąsiedzi też się dziwi. Mówię, gdzie ta szyba? Że słuchajcie, oczywiście wiecie, śnieg na dworze i tak dalej, nie? Ale drzwi ci wymieniają, żeby ci nie wiało, nie? Tylko po co wstawić szybę? Przez 2 dni piździło, mówię, no po prostu ich trzasnę, nie? Okej, okay. No jest spoko. Na chillaucie. Jest okej. Po czym... Do widzenia, kopa. Tak, wstawili, po czym oczywiście znowu przyszli, wstawiali szybę, znowu trzaskali. Ostatnio trzaskali, bo je silikonowali, w ogóle tam, w sensie tynkowali i tak dalej. Ja nie wiem, co oni tam z nimi robili, ale tak, żeby już były, wiecie, ready. Wczoraj wychodzę, klamka się spiła. No i dzisiaj już gościu był naprawiał. No, jakie tu trzeba robić drzwi, żeby się psuły po prostu w 2 tygodnie? Jakim to trzeba być zdolnym? Żeby coś takiego zrobić. Nie wiem. No. Ale co tam. W ogóle dzisiaj ładna pogoda. W sensie wczoraj, bo ja to nagrywam dzień wcześniej. Ładna pogoda. Mówię, a to sobie okno uchylę. No i no, uchyliłam sobie okno. Nagrywam Beat Trip Runnera. Oczywiście kropa już. Ona już łazi po oknie. Połowa dzisiejszego odcinka z Beat Trip Runnera zeszła mi na tym, żeby wołać kropę z okna. Ale spoko. Chillaucik. Ale słuchajcie, poszłam sobie dzisiaj, bo mówię, kurczę, wypadałoby tego mojego kompa wyczyścić, bo już mi się niestety troszeczkę grzał. No i chodził dość głośno, więc mówię, no kurde, dawno go nie czyściłam. Mówię, no to dawaj, nie? Jedno puszka sprężonego powietrza, koniec. Druga, koniec. I fuck. Ale dobra, idę. Idę po sprężone powietrze. No i słuchajcie, idę do takiego sklepu. I tam puszki w 2 wielkościach. Jedna taka mega duża, no a druga taka mała, nie? No i się pyta, którą chcę. No ja tak z ciekawości, miałam wziąć tą mniejszą, nie? Bo mówię, wiele mi nie potrzeba. I tak mówię, z ciekawości, jaka jest różnica cenowa, nie? No, ta duża 19, a ta mała 16. Okej. Serio? Serio? Okej, to biorę tą większą. W zasadzie 3 złote różnicy, a ta duża puszka ponad 2 razy taka jak ta mała. Nie wiem, kto ustala te ceny, nie wiem. Ale nic, przyniosłam, to ja to się biorę za czyszczenie. Odpiąłam sobie tego kompa. Jak jarzem, to kurde wyczyściła, słuchajcie, tyle kurzu, to ja dawno nie widziałam. Temperatura karty graficznej spadła od razu o 7 stopni. I w ogóle komp chodzi ciszej i nie muszę na razie załączać dodatkowego wiatraczka. Nawet to dzisiaj testowałam właśnie na nagrywaniu Beat Trip Runnera. Temperatura mi się za bardzo nie podniosła. Także dobrze było przyczyścić tego kompa tak w całości. Kropa, jakbyś mogła zostawić ten statyw, to byś naprawdę była wdzięczna. Kropa. Kropa właśnie przytula statyw i ociera się o kamerę. Brawo, Kropa, jesteś zdolna, tak? Dziękujemy. No,
Ale ogólnie, słuchajcie, ostatnio za wiele się nie dzieje, to też te vlogi się za często tutaj nie pojawiają. Natomiast chciałam wam powiedzieć o dwóch filmach, które oglądałam ostatnio. Po pierwsze, Sierpień w hrabstwie Osycz, chyba tak? Z Meryl Streep. Jestem fanką Meryl Streep, oglądam praktycznie każdy możliwy z nią film. I dla mnie po prostu gra jej aktorska, no ona przychodzi sama siebie. Czajcie od suczy w Diabeł ubiera się u Prady, poprzez dobrą, jakąś tam w sposób troskliwą, przy okazji umiejącą śpiewać i w tym wieku ruszającą się tak, a nie inaczej, właśnie aktorkę tutaj, znaczy postać w Mamma Mi, dalej kurde nagle tutaj centralnie pijaczka, lekomanka, zwariowana matka, która gdzieś, wiecie, no ma tak pokręcone życie, że ja pierdzielę właśnie w sierpniu, znaczy w hrabstwie. Ja się nie dziwię, że ona dostała nominację do Oscara za tą rolę. Naprawdę się nie dziwię i jej się ten Oscar należy w 100%, bo tak dobrze grającej aktorki dawno nie widziałam. Trzeba przyznać, że naprawdę fajnie, fajnie w tym filmie wyszła. Ja nie jestem fanką takich filmów, w których niewiele się dzieje, w sensie jakieś tam siedzą przy stole, jakieś tam, wiecie, opowieści i tak dalej. Natomiast no, chcąc nie chcąc musiałam go obejrzeć, bo Meryl. I powiem wam szczerze, że nie żałuję, nie żałuję. Co prawda trwa chyba ponad 2 godziny, ale fajnie się go ogląda, tak przyjemnie tam. To jak mówię, to nie jest film akcji, za wiele się nie dzieje, chociaż ja nie jestem fanką filmów akcji. No jednak większość jak siedzą w jednym domu, to że tak powiem, dupy nie urywa. Natomiast naprawdę fajnie i przyjemnie się go ogląda, fajnie spędziłam czas. No, natomiast później stwierdziłam, że odpalę sobie Jobsa. Ja nie jestem fanką Apple'a. Nie jestem. Nie mam ani jednego sprzętu z tej firmy. Jakoś nie wiem, no po prostu mi nie, no nie podchodzą mi te wszystkie srajfony i tak dalej. Nie moje klimaty zupełnie. Miałam okazję gdzieś tam siedzieć chwilkę na MacBooku, no nie, po prostu nie. No ale wiadomo, wszyscy się dzielą na fanów MacBooków i Windowsów. Ja nie jestem fanką MacBooka, nie czytałam książki o Steve'ie, nie w sensie tej biografii, nie czytałam tego. Nigdy się też nim jakoś szczególnie nie interesowałam, po prostu mówię, a odpalę sobie filmik. Tak, po prostu, żeby sobie coś tam obejrzeć jak gram, nie? No ja tak często robię, ze względu na moją podzielną uwagę, sobie odpalam filmik na laptopie, a gram sobie na stacjonarce, nie? Także obejrzałam sobie tego Jobsa i powiem wam szczerze, że taki, znaczy film też trwał ponad 2 godziny, zły nie był, natomiast czułam, że czegoś mi tam brakuje. Tak jakby, znaczy większość jest z tym czas, w tych latach takich młodzieńczych, później jest jakby takie cięcie przerzucające się o ileś tam lat w przód i zaraz jest koniec filmu i tak czegoś mi brakowało i tak widzę te napisy końcowe i tak what the fuck? Czy oni czegoś nie ucięli? Może im coś brakuje im coś? Czy taśmy im brakło? Czy czego? Nie wiem, czułam taki niedosyt po tym filmie. Naprawdę, że... No... Zabrakło mi. Czegoś mi tam zabrakło. Fajnie się ogląda, natomiast no... Mam taki właśnie... No. Jak ktoś oglądał Jobsa, to niech mi napisze, czy też tak czuję, czy może inaczej. No, w każdym razie teraz w najbliższym czasie mam zamiar obejrzeć sobie Wilka z Wall Street, bo też podobno całkiem spoko. Ostatnio jakieś kurde takie filmy totalnie nie w moim typie oglądam, ale cóż. Cóż, może mi się typ zmienił czy coś. No. W ogóle w niedzielę, słuchajcie, po raz pierwszy od dawna obejrzałam całe 2 serie skoków. Bo akurat tak siedzieliśmy sobie, coś tam gadaliśmy i w ogóle, nie? Rzeczywiście co? Wrzuciłam zdjęcie na Face'a i na Insta. Oczywiście robiąc sobie totalne jaja, o treści oglądam skoki, leć Adaś. A część osób wzięła sobie to na serio i ty, ale przecież Adam nie skacze. Ryle. No ryle. Co ja momentami z wami mam, to ludzkie pojęcie przechodzi. Ale cóż. Takie życie. Takie życie. No. Także... Nie, no jest w porządku. Sorry, ja ostatnio jakaś taka jestem chaotyczna. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Takie mam wrażenie. A może nie jestem? Może jestem? Wiem, że ostatnio śpiewam. No, ostatnio śpiewam, na nagraniach śpiewam.
poza nagraniem i śpiewam. A może to dlatego, że moja ekipa do Lola jest taka, że tak się codziennie ktoś coś tam podśpiewuje, nuci. Zazwyczaj jest to marchewek, któremu niejednokrotnie grożę kikiem, jeżeli nie przestanie śpiewać. Pozdrawiam cię, marchewku, serdecznie. Czy też Wojtek z jego Morsex i o. Po prostu nie wierzę. W ogóle słuchajcie, ciekawostka taka dla tych, którzy się orientują w LOL-u, to wiecie, tam są takie listy, jak macie listy znajomych, to można sobie oczywiście podzielić ich na kategorie, a można też na przykład dodać sobie notatkę. I ja wczoraj chciałam przetestować Malzahara, którego ma Wizu, więc mówię, Wizu to na 45-minutowy mecz na boty, bo zawsze sobie tak gramy pierwszą wygraną dnia, dopiero później idziemy na ludzi. Mówię, to ja sobie pójdę twoim kontem, ty sobie pójdziesz moim. Spoko. No i tak patrzę, mówię, Wizu, co ty masz tyle tych podziałek? No, bo ja później nie wiem, kto jest ten, mówię, ty, ale wiesz, że sobie możesz zrobić notatkę. No, dobrze wiedzieć, nie? Słuchajcie, zagraliśmy to sobie, przelogowałam się na swoje konto, gramy sobie na ludzi, gramy sobie na ludzi. W pewnym momencie tak patrzę, mówię, kurde, co mi tak przy tej wizji jakaś taka, takie coś mi wyskoczyło na tej liście znajomych. Patrzę, notatkę sobie zostawił, otwieram, miłość życia. Myślałam, że zdechnę. Mówię, dobra, Wizu, okej, miłość życia, spoko, spoko. Z tym Wizem, co ja mam z tym Wizem? No ale wiecie, zawsze mi nie wyszło z Wojtkiem tam perspektywa. Wojtuś, love. No, kończę sobie na dzisiaj, bo oczywiście jak zwykle się rozgadałam, a miało być krótko, mówię, o, dzisiaj to będzie krótko. Dupka piecka. Dobra, to tyle. Także standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, są mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się i cześć! Don't waste your time, 'cause you will never win.